ja jestem Radną, witam cię, drogi człowieku, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Play w Prey. Witam cię w Preju. Zabieramy się za 21 odsłonę naszej kochanej serii, w której wcielając się w Morgana Yu, musimy odkryć tajemnicę Transstaru, czyli kosmicznej stacji, która została opanowana przez obcych, mimy, fantomy i różne stwory potwory. Słuchajcie, możecie trochę nie rozumieć tytułu poprzedniego odcinka, ponieważ wiecie, była taka a nie inna sytuacja, że po wyłączeniu nagrywania dostałem powiadomienie, że poluje na mnie koszmar. Faktycznie tak było, miałem 3 minuty na to, żeby uciec i schować się przed nim, ale coś czuję, że to jeszcze nie koniec, bo byku jest naprawdę wielki i myślę, że jak fantom jest takich rozmiarów, to koszmar, myślę, że wam mogę powiedzieć, że jest gdzieś takich. Tak, i widziałem go i jestem pewien, że na pewno go jeszcze zobaczymy. Nie pamiętam tylko, czy ja sobie coś tutaj zrobiłem już, czy mam coś do przetworzenia i tak dalej, ale raczej jest ekwipunek czysty, więc chyba nie będzie z nim problemu. Strzykaweczkę sobie możemy sztachnąć bardzo ładnie. Jak tam stoimy z nabojami do strzelby? 5x24. To jest właśnie koszmar, słyszeliście? Takie wu, to był on. Czy możemy coś tu wytworzyć? Kombiłatki? W sumie nie potrzebujemy tego aż tak. Antyrat mamy, więc nie będziemy się tym kłopotać. Weź, chłopie. I oczywiście naszym celem jest teraz wejść do tak jakby kajuty obsługi. Jakoś tak się to nazywało. Nie powiem wam dokładnie, bo nie pamiętam, ale to było coś fajnego. Tam było dużo tajemnic do znalezienia. A koszmar już sobie gdzieś tutaj łaził. Także wiecie, to musimy trochę uważać. Bo tu się... Myślę, że to drzewo to jest on. On jest naprawdę duży. Jest naprawdę duży. Mówią, no coś takiego, nie? Taki dupny. Chodzi, poluje, zapiernicza szybko. Uciec przed nim to jest naprawdę sztuka. Mogę wam tylko pokazać miejsce, w którym go mniej więcej spotkałem. Bo teraz oczywiście musimy wejść sobie... To jest fantom, dobra, on będzie na nas polował. Ale to w ciry! Nie ma! Analiza oznaczenia. Stan krytyczny. On mnie piżnął czymś, nie? 1% życia! Czym on mnie sieknął? Czajcie to, ludzie! Weź se kawy, wypij, chłopie. Ja pierdzielę! Dobra, tu mamy ruszającą się skrzynkę. I tu mamy taką, która jest niefajną skrzynką. Okej, to zhakować się da, ale to za chwilkę zrobimy. Tam jest pełno fantomów generalnie, więc ja bym tam na razie się nie pchał. Albo mu coś rzucić? Czekajcie, jakieś bomby mieliśmy przecież, moment. Ładunek EM, transmitter fali negacyjnej. Nie pamiętam, co on robił. Ale użyjmy go sobie. Czemu nie? Mogę sobie go użyć? Pewnie, że mogę. Stać mnie. Oj, dostał w cirę! Ty zniknął! Co? Ej, on zniknął, czy... Ej, obszajacie temat. Kurwa. Ja mogę tym potwory znikać? To... Chyba, że on uciekł po prostu. Granat AS, weź to. Nie wiem, co to jest, ale weź to. To musi być fajne. Teraz pytanie, czy on dostał tym i się teleportował? Czy on tym dostał i po prostu zniknął, nie? Bo to może być ciekawsze. Co tu mamy? Zobaczcie. Tu jest... są dwa roboty. Co mnie smażysz tu? Mogę do niego strzelić? To przeleć ta kula? Czekajcie. Nie. Dobra, to musimy sobie jakoś tutaj poradzić, nie? Zhakujmy to, albo nie, szybki save, bo ja wiem, że z tymi robotami jest zawsze najwięcej roboty. Roboty, robota, przejdźcie. Hakowanie, tu jesteśmy. Ojojojoj, mi bzykło tutaj. A, jestem sierotą. C. Leć! Nic! Uuu, udało się! Dobra, zhakowane. Zapomniałem o nich. Jestem dobry. Wyłączony i wyłączony. I wyłączony. I wyłączony. Wyłączony mówiłem. Możesz być głupi gdzie indziej. On chyba się zepsuł już, tak? Jeszcze jeden. Jeszcze jeden mamy go, patrzcie. Dobra, ogarnięte. Przepraszam, że tak krzyczę. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, ludzie. Jak tak, to napiszcie. Po co my tu wyszliśmy? Aha, tu są ten... Ogniwa promienia Q.
Faktycznie, z nich to leciało, więc bardzo dobrze, że je wzięliśmy. On też je ma, więc dobrze. Ogniwo Kyu to pewnie pamiętacie, nie? To było to, taka maszynka, która siekała wszystko dookoła. Słuchajcie, nie mam pojęcia, jak ten koszmar rozwalić. Mam nadzieję, że go już nie zobaczymy. Aczkolwiek wiem, że będziemy go widzieć. To byłoby zbyt piękne. Zestaw dozbrajający, to jest to, co ulepsza broń. Świetnie. Wschód stoi dumnie. Jakbyście chcieli, to wiadomo, pauza i czytacie sami. Ja nie będę na to tracił czasu, niestety. Weź schowaj to ustrojstwo. Strzelbę wyciągnij. Przeładuj sobie oczywiście. Amunicji jakoś super dużo mnie zostało. O nie! Co to? Siekło mnie... Chyba, to ja się siekłem. Możliwe. co to? Czekajcie, tą jagódkę podnieśliśmy. Co ona daje? 5 punktów zdrowia. Nasz pachlujmy się tym jedzeniem. Wiadomo, może. Może akurat, może. Mamy efekt na jedzenie, dobra. Wstecz, załoga. Aha, to jest to już. No kurde, nie strzelaj z tego, mam ciężkie palce. Narzędzia. Drzwi ochrony. Zamknij. Storage room. To jest magazyn inaczej, ale. Otwórz drzwi. Aha, to są chyba te drzwi, tak? Czekajcie, jak zamknę. Tak, to są te drzwi. Serio, nie mogę tego. Ja się męczyłem z hakowaniem. Pobierz na obszar oczywiście, bo to nam się też przyda na pewno w rozgrywce. I czy mamy tutaj coś jeszcze interesting? Chyba nie bardzo. Szafki mamy. Amunicja do pistoletu. Projekt fabrykacyjny strzykawka PSI. To bardzo dobre, bo nam się to przyda. Nabój do strzelby 1. Wiecie, no jakoś nam to specjalnie nie zwróciło, bo wykorzystałem jakieś 6 naboi, dostałem jeden z powrotem. Ale wiecie, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, nie? Tak mówią. Tu strzykawka PSI i działko Lepik. Weźmiemy je, bo to wszystko da się rozmontować, nie? Wszystko się da rozmontować. Chyba, że na przykład, patrzcie, to działko ma 50%, a to nasze 58%. No to zostawmy nasze jeszcze, jest lepsze, jest bogatsze. Strzykawka PSI wędruje tutaj. Tu są już rzeczy do przetworzenia, musimy o nich pamiętać. I mamy zestaw dozbrajający, możemy go w końcu wykorzystać do ulepszenia naszej strzelby. Tylko pytanie, co my tu chcemy? Siły ognia już nie będziemy zmieniać, bo musielibyśmy znowu rusznikarstwo sobie zrobić, a to kosztuje dużo neuromodów. Więc raczej skupimy się na odrzucie, ewentualnie miejsce na amunicję. I chyba miejsce na amunicję do mnie bardziej przemawia. Aczkolwiek odrzut też jest ok. Zredukowany o 25% to może być przydatne, a amunicja nam wystarcza jak na razie, wiecie, nie było sytuacji, w której strzelamy i brakuje nam amunicji, bo jeżeli taka była, no to szybko pistolet i lecimy z tematem, nie? Więc jak najbardziej zmniejszymy sobie odrzut. Nie ustawiłem sobie fotela, teraz mam skoliozę boczną. Okej, okay, i mamy to. Naprawimy to, jeżeli mamy czym. Naprawione. Wiecie, najgorzej jak ten... 21%? Kto mi to zniszczył? Chyba ten koszmar. Pamiętam, że mi tak pizgnął, że mi pistolet wyłączyło. Normalnie tak, wiecie, strzela sobie, puf, awaria pistoletu. Mówię, co jest, kurde, o co chodzi, nie? On he 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 i goni mnie dalej. Kombinezon mamy nawet, okej. Okay. W sumie można by... Nie, ty. O, doprawić sobie kombinezon. Bo wiecie, nigdy nie wiadomo, co nas tam spotka, nie? Na dole. Niezgodność karty dostępu, to jakiś banan, dobra. Jeszcze oczywiście pójdziemy w miejsce, w którym spotkałem koszmar, bo obiecałem wam, że je pokażę, więc muszę dotrzymać słowa, nie? Jestem ciekawy, jak się będzie teraz ze strzelby strzelało. A tu co się stało? Halo? Są tu jakieś fantomy? Nie ma, dobra. Jak go miotło? Nie! Ty, najebany. Normalnie. Neuromodzik, bardzo się cieszę. I notatka. Poziomy fosforonów w roślinach na stanowisku drugim, skrócić czyk. Aha, czyli takie. O! Dr Howard zmienił hasło do szklarni na Xenopod 1. No, hasło mamy, wiemy gdzie jest szklarnia, tylko pytanie, czy tam chcemy pójść. Możemy sprawdzić, bo wiecie, szklarnia jest tam. I w szklarni jest właśnie koszmar. Ale ja wiem, że gdybym tam nie wszedł, to byście mi nie przebaczyli. Więc ja tam po prostu pójdę. Tylko oczywiście wcześniej będzie sejwik. Bo po co tracić swoje postępy w grze? Koszmar spotkałem tam. Za tym filarem dokładnie, on tam sobie stał. Ja tam teraz wszedł nie będę, na wszelki wypadek, gdyby on się odrodził. Bo naprawdę szkoda, wiecie, amunicji i wszystkiego na to, żeby tam się wbijać, nie? Ale mamy kod do szklarni, a to już jest progresik. Hej! Ta muzyka była przy koszmarze. Dobry, może będę w stanie pomóc. Jak on przyjdzie, to będziecie mieli w lewym dolnym rogu nad życiem napisane właśnie
koszmar na ciebie poluje, coś tam masz 3 minuty na ucieczkę, bo wtedy on znika, nie? Nie jest to łatwe, gwarantuję wam, że nie jest to łatwe. Ja wokół tej szklarni się z nim ganiałem nie wiem ile. Dobra, kontrola szklarni. To co, wbijamy się tam? No nie mamy wyjścia. Nie tak to chciałem rozegrać! Niezbędna. Nie no, przepraszam. Ale to było... Bo ja chciałem to odłożyć, żeby tym potem rzucić. Jestem słaby. Ja myślałem, że on od razu to otworzy, no. Gdzie była szklarnia? Tam, idźmy dalej. Ale to jest dobra taktyka, bo słuchajcie, to się nam może przy... Zerwi to. Zawsze się przetworzy, nie? Bo... Co jest? Ej, znowu ta sama muzyka, znowu się tego wystraszyłem. Ale robi się creepy w tej grze. To mi się nie podoba, aczkolwiek to chyba znaczy, że kończymy powoli gameplay. No, nawet dobra wiadomość. O, a to nie jest koszmar. Nie, to jest jakieś duże bydle, ale to nie jest koszmar. Co to masz? Medyczny, to nie chcemy cię. Weź go przeskanuj, co on tam, co to jest w ogóle? Telepata. Eksplozja, ogień, fala negacyjna. Niewrażliwość na odbicie. Okej, okay, fala negacyjna to był jakiś taki ładunek negacyjny chyba, nie? Tak, transmitter fali negacyjnej. Mamy go 2 sztuki. Okej, to jest to, co znikało fantomy, więc rzucimy go tym i będziemy ładować ze strzelby. Nie bój się, nie umrzesz. Dobra. Otwórz, aktywuj zraszacze. Aktywujmy. Coś im zrobiłem? Bo chyba nie bardzo. Tylko ten ziomek już wie, że tu jestem. Jestem na przegranej pozycji. Kurde, boję się trochę. Czy są inne drzwi? Pewnie są. Dobra, walić to. Zerem go tu! Cudu! Czy on zniknął? Nie, on się teleportuje chyba. Ale dostał pyrę. Chyba w niego piznąłem, ale... Wiecie jak to jest, nie? No cofnął się jakby. Co? Aha, czyli one tak działają, dobra. Jeszcze mam jeden transmitter, dobra, musimy to wykorzystać jakoś fajnie, tylko on zniknął. Staruchu, tepnąłeś się nie tam gdzie trzeba, ziomuś. Dobra, okradniemy całą szklarnię i po prostu sobie stąd wyjdziemy, nie? A tu dalej lewituje. On chyba się zaciął i tam będzie sobie latał. Mnie to by w sumie bardzo cieszy. Nieważne! Jak on to wy... Taktyka roku! Chłopie! Weź ty się opanuj! Ale ja go muszę rozwalić, tylko nie wiem ile mu życia zabrałem i czy w ogóle mu zabrałem życie. Ale kurde, dobra, słuchajcie, jedna próba jeszcze. Jak nam to nie pójdzie, to odpuszczamy z nim, nie? To sobie zbierzemy później, to nie jest takie ważne, istotne. Muzyka? No nie jest tak źle, wcześniej była straszniejsza. Okej. Okay. Prowadź. Otwórz drzwi. Już tu leci do mnie. Sukin syn! Aha, to ci ludzie, zapomniałem o nich. Ładuj go! Dobra, możemy się uleczyć. To jest to, że mamy pauzę, to jest fajne. Kurde, banankiem. A zjedzce bananka. To jest antyrada, jakby co. Uciekł. Okej, słuchajcie, jest szansa go rozwalić, tylko gdzie on lata? Mamy jeszcze jeden strzał z PSI. Tylko muszę obczaić, gdzie on jest.
Bo nie było tak źle, da się go pokonać. Nie, 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 póki nie zobaczę jego zwłok, to ja nie odpuszczę. Tu nie ma, operator medyczny gdzieś tu był, dawaj go, ziomuś! Dzień dobry, jesteśmy umówieni. A gdzie jesteś? Tu? A tu siedzisz, chodź tu. Ziomek, weź mnie zmacaj, co? Tak raz, dwa i stąd idę. Przepraszam. Diagnozuję, nie wykrywam urazów ani chorób. Dzięki. Niestety, nie mogę w niczym pomóc. Chyba, że chcesz usłyszeć ciekawostki medyczne. Albo żart. Co? On tu chyba? O, cześć. Aha, bo skanu na mnie zaliczyło, nie? Potrzeba więcej obiektów badawczych. No dostał, nie żyje już, no! Dobra, udało się! O Boże, co to było? Nie pierwszy raz tyfony wymykają się spod kontroli. Stało się to już wcześniej, na krótko po twoich wstępnych testach neuromodów. Ty i Alex kłóciliście się, czy nie przerwać projektu. Ewakuować się. Lecz Alex powtarzał, że panuje nad sytuacją. No to żeś fajnie zapanował, chłopie. Zacząłeś się przygotowywać. Ukryłeś plan swojego klucza uzbrajającego, stworzyłeś filmy i protokół January. Twoje wątpliwości okazały się słuszne. Powiem wam, że to była niezła jazda. I chyba mogę powiedzieć to głośno, niezły bosik. Dzień dobry. No elo, teraz to mi pomożesz, nie? Dawaj mnie. Diagnozuję zaburzenia widzenia. Stłuczenie płata czołowego. Ale jak mi przeszpilił tam potem na końcu, widzieliście to? Ja fu, on bam, a ja ten i on ziu. Nie ruszaj się, proszę. Okej, okay, mamy teraz czas. Zrobione, ankietę zadowolenia z usług można wypełnić. Mamy teraz czas, żeby to wszystko przeszukać. Co my tu mamy? Operator. Ale jaki operator? Bo jak medyczny, to ja nie. Aha, zablokowany, tak czy tak. Okej, okay, tutaj też nic. Regulator ciśnienia wody. To nam coś da? Pewnie się przyda później, nie? Strukturyzator wewnętrzny B. Co to znaczy w ogóle? Aha. Twój kombinezon jest odporniejszy na zagrożenie środowiskowe powodujące jego uszkodzenie. Nie, to nie potrzebuję tego aż tak. Tempo regeneracji kondycji. To będzie trzeba w sumie zainwestować może. W te układy kombinezony i psychoskopu. Zobaczmy, jak te neuromody wyglądają. Inżynieria to była. To była inżynieria. Modyfikacja kombinezonu za 6 punktów, to jest bardzo dużo. Ja nie wiem, czy za 6 punktów. Czy za 6 punktów, to my przypadkiem sobie nie walniemy hakowania. Bo to nam się zdecydowanie bardziej przyda. Hakowanie poziom 3, chyba że, patrzcie. Przystosowanie psioniczne. Aha, to jest to. Psioniczne. To jest wszystko poblokowane. Dobra, na razie się tym nie przejmujemy. Bossa rozwaliliśmy, czyli się da grać. Tylko mamy 9 naboi do końca, a to już jest bardzo mało. Ale nic, idziemy sobie dalej. Zestaw dozbrojający, to mnie też cieszy. Aha, tą laskę to przeszukiwaliśmy razem na odcinku, nie? Zamknij tu. Tu jakieś roślinki, o. Aha, banana, dobra. Coś na nim rosło po prostu i sobie wzięliśmy. Jakieś bananki, dobra, bardzo ładnie. Czy coś my tu mamy? Chyba już nic. Opędzlujemy tylko to wszystko z pomidorków. Ja myślę, że wiecie, najważniejszą rzeczą w tej szklarni, do której musieliśmy się teoretycznie włamać, były te dwa elementy, które leżały tam. Właściwie jeden, bo drugi to był ten do kombinezonu. Ale dzięki temu, że to wzięliśmy, pewnie to potem nam się będzie przydawało i wiecie, a nóż może dzięki temu ugramy jakąś misję, nie? Ale teraz chyba musimy wyjść. Aczkolwiek ja bym się jeszcze wrócił. Ja bym się jeszcze wrócił do miejsca, w którym możemy to wszystko zrecyklingować. O, no tutaj jeszcze nie byłem. bo EQ będziemy mieli czystsze, nie? A tu coś się włączało? Wpis numer 165. Udało mi się ograniczyć okres wzrostu do około 10 minut na owoc. To niesamowite oglądać, jak pędy wystrzeliwują z niczego i dojrzewają dosłownie na moich oczach. Co istotniejsze, nareszcie otrzymałem zezwolenie od doktora Kelstrupa na poszerzenie zakresu badań nad nawozem.
Jedyne, co pozostaje do zrobienia, to rozpocząć produkcję i wypuścić substancję do systemu zraszaczy. Nie rozstaję się z projektem fabrykacyjnym, nie mam bowiem złudzeń, że inni chętnie by sobie go przywłaszczyli. Dr. Julien Houao. Co będzie, jak to włączę? Wybuchnę? A włącz. Okej. Okay. Czyli tu pewnie trzeba jakiś nawóz znaleźć. I jak włożymy nawóz, to pewnie będzie z tego rosło jak na drożdżach, tak? To o to chodzi? Bo tu jest wszystko powłączane. Włączane. Więc nic to nie zrobimy. No, tu trzeba, wiecie, znaleźć nawóz. A ja na to na razie nie mam czasu. Chyba, że on tu był. Ja go już zjadłem. Świetnie, zjadł nawóz. Nie, słuchajcie, poważnie. Jak tu się szło do naszego, wiecie, miejsca, z którego mogliśmy sobie uciekać dalej? Może tutaj, tędy? Coś mi się nie wydaje. Znowu się zgubiłem, świetnie. I w precioziu. A może tutaj trzeba wejść, słuchajcie. Może to nie jest tak, hopsiup, że wiecie, że tu tylko tak przypadkiem wlazłem. Ale nie wydaje mi się. Dostać się tam, to jest nasz cel, naprawdę. No i zniszczyć Transtar przy okazji, nie? Czy ktoś wie, jak tam się szło? Myśl, Piotruś. Prawie ci idzie dobrze. Gdzieś tutaj, bo myśmy stąd wyszli. Pamiętacie, że myśmy stąd wyszli. Aha, tutaj. Chodził po tym i nie widział. Synek, jakżeś ty jest głupi. Aha, i tu jest też korytarz, który możemy wejść. Dobra, nieważne. Najpierw recykling, potem się będziemy imprezować. Co to jest? To jest jakaś ważna część. I pewnie, przedmiot związany z misją. Czyli zobaczcie, musieliśmy tam wejść. Czyli po prostu sobie zrobiliśmy coś wcześniej, nie? I mam to z głowy po prostu. Bardzo mnie cieszy. Bardzo. I to był jeszcze ten. 58. Zestaw dozbrojający się za chwilkę tam zrobimy. Ty się robisz. A my sobie w tym czasie dozbrajamy naszą strzelbę. Tak? Moc. Nie no, strzelbą gramy cały czas, więc idźmy w tą strzelbę, nie? Popsuć. Mamy więcej miejsca na amunicję, tylko brakuje nam jednej istotnej rzeczy. Amunicji. Renderuj. No, wyrenderowane, dobrze. Mogę strzelbę zrobić. No nie mogę. Mózgułki? Aha, wstrząsienie mózgu, czyli chyba to, co tam cię nam stało wtedy od tego ziomka, nie? A co naboje do strzelby? Czego nam brakuje? Dwóch takich metalowych. Możemy coś zrobić? Chyba niewiele, słuchajcie. No. Niezbyt wiele zrobimy. Więc nic, no nie przedłużając, wracajmy i włazimy do tej kajuty, do której chcieliśmy wejść na początku. Oczywiście coś sobie zaplanowałem i zrobię to na koniec odcinka, no bo po co to robić od razu, nie? Mamy 6 sztuk naboi. To w sumie dobry wynik. Odcinki docelowo półgodzinne, także nie przejmujcie się, wszystko jest kontrolowane i zrobione specjalnie. Tutaj już się bawiliśmy, to już raczej nic nie będzie ciekawego. Tu był kodzik, którego nie znaliśmy. Karta dostępu właściwie. Bo w tych skrzyniach coś jest? O, jakieś jabłuszko, kurwa, się to cieszy. Nie, głośnik wyłączymy, ja już się z tym bawiłem, to nie jest fajne. Fantomy tu są z całą pewnością. Będziemy je robić na działku psioniczne. Znaczy promienki. Teraz się okaże, czy nasz fantom zniknął, czy go zabiłem. A co to za ofiara? Halo. Poświęciliście kogoś, czy co? Umrzyj! Zniknął? Czy zabiłem? Są zwłoki, więc zabiłem. Święty panie, moje żądanie. Dobra, pestii sobie doładujemy, bo tam lipa z tym jest u nas. Tylko lipa to też jest kurwa z działkiem psionicznym, bo to się szybko zużyło. Za szybko. I zostało nam w strzelbie 7 nabojów. Naboi. Jak to się odmienia? Tu jest Phantom Typhon, amunicja do strzelby.
Chyba tylko tak, aczkolwiek strzelby też sobie weźmy. Aha, czyli tam było, tam były, czekajcie, 4 pociski były w tym, to też fajnie. Projekt fabrykacyjny, naboje do strzelby, no to już to mieliśmy przecież, nie? Ale to jest pewnie, wiecie, tak zrobione, że jak ominiecie jedną lokację, to żebyście w drugiej też mieli szansę to znaleźć, nie? Rosyjskie bliny, strzykawka PSI, na razie mi się podoba, fajne EQ zdobywamy. I przenieśmy sobie ją tutaj. Dobra, myślę, że możemy tam się wbijać. Tu nic nie ma. Dinner shifts. Coś tam z obiadem. Przejdźmy do kwater załogi. Jasne, że tak. Tam będzie... To będzie... Pogo tam będzie. Tam będzie wszystko i nic. Zobaczycie. Będzie takie, taka rzeź tam będzie. Ja znam tą grę za dobrze, naprawdę. Ja już nie chcę... Nie. Róbmy to szybko i elo, nie? To się tam odpierdziela, to... Fuuu. Tak jak w tym, w takim laboratorium, jak otworzyliśmy ten włas do kosmosu, nie? Wychodzisz, wracasz, 17 stoi, kurde, i imprezę kręcimy, elegancko. No nie, no średnio. Kwatery załogi, załoga teraz staru, możesz sobie... Centrum fitness? To czemu mi tego nie daliście? Kino? Kurde, ja tu biegam, z strzelbą się męczę. Poszedłbym na jakiegoś Alwina i wiewiórki albo coś, nie? Och, życie jest ciężkie, powiem wam, ciężkie. Ale odinguj się. Widzowie czekają, ja też. Dziękuję. Widzicie to? Presja. Jakbym tu już był? Gdzie się chowasz? Co zeskanowałem? Homo sapiens, człowieka zeskanowałem! Widzę cię! Co? Kolejna kukiełka! Cię? Patrzysz na mnie tymi czarnymi jajkami zza oczu. Podejdź bliżej! Tak! Odrobinę bliżej! Znam cię, wybuchasz! Odejdź! Głupie kukiełki! Co? Ty też? Chcesz wejść do kambur? A? On do mnie gada? Chodź! Czemu słuchacie? Nie możecie walczyć z głosem bestii? Analiza oznacza życia. Ale oni biją mocno, ogarnijcie to. Krytycznie. Zbliżaj się do mnie! Dobra, ich trzeba na dystans brać, bo to jest jakaś masakra. Kwatery załogi. Aha, bo ja wszystkim głowę ostrzelię, dlatego ich nie mają. To by wiele wyjaśniało. Ładunek dobrze, to nam się przyda. Banan. Skończą ci się kukiełki, he? I może umrzesz z głodu. Co ten gość do mnie gada? I czy w ogóle do mnie? Dobra, no to w sumie... Jakiś cel tu mam? Stołówka 60 metrów. Kajuta Daniel. Okej, tu słuchajcie, tu jest arena do przeszukania, więc myślę, że... My to zrobimy sobie na spokojnie w kolejnym odcineczku. Bo ja znam tą grę dobrze i wiem, że gdzie teraz nie wejdę, to będzie 17 fantomów. Oczywiście tym razem bez was grał nie będę. Ale myślę, że koszmar... Przysyłasz! Kiedy przestaniesz? Dość! Nie mogę... Koniec tą rozmawiania. Więc mam nadzieję, że nie macie mi za coś, że koszmar bez was widziałem. Ale gwarantuję, że go jeszcze zobaczycie, bo to jest taki typowy boss. I jeszcze nie raz da nam popalić. Ja wam teraz serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to go ocencie łapkami w górę, w dół. I jakimś ewentualnie komentarzykiem. A ja wam serdecznie dziękuję, bo to już wszystko. I siemanko, cześć!